Witamy po przerwie. Witam znowu, Marcinie. Żyjesz po wczorajszej imprezie? Bardzo dobry bankiet był, tak naprawdę 300 z złotym medalem, więc było rozumiem, co świętować. Było co świętować. Tak. Okej, dobrze. A poza tym mam już trochę zdarte gardło po stoisku, więc... Zdarte gardło po stoisku, tego się trzymajmy. Tak, zdecydowanie. Wszystko służbowo, tak. Dobrze. Nie inaczej. Słuchaj, przyniosłeś w tej chwili mnóstwo jakichś takich dziwnych obudów. Jedyne co wiem, to że one są znacznie droższe od aparatów. Dlaczego tak jest? Wcale nie są znacznie droższe. Po pierwsze, my jesteśmy jedynym... Znaczy, aparaty Olympusa teraz już są droższe od obudów, tak? Właśnie to jest mit, który chcemy obalać tak naprawdę, bo wszyscy twierdzą, że żeby nurkować i bawić się fotografią podwodną, trzeba wydać niesamowite ilości pieniędzy, zainwestować w kosmicznie drogie obudowy, wykraczające poza 5-6-krotną pensję krajową tak naprawdę średnią, a wcale tak nie jest. Jesteśmy jedyną firmą, która ma kompletny system nurkowy, czyli tak naprawdę od podstawowych modeli do najwyższych, najlepszych rozwiązań. Wszystko jest obudowane obudowami podwodnymi. Mamy kompletny system oświetlenia. Praktycznie każde akcesoria podwodne, które potrzebujesz, są. I tak naprawdę ja przyniosłem teraz takie 3 podstawowe modele, które pokazują, że cenowo rozkład tak naprawdę może zaczynać się od normalnej ceny dostępnej dla każdego tak przykładowego Kowalskiego i rzeczywiście możemy iść w górę do poziomu tak naprawdę profotografer, underwater fotografer. Dobra, rozumiem, że podstawowy to będzie ten model, tak? Tak. W środku siedzi TG4. No dobrze, ale litości, to w środku jest aparat podwodny. Obudowa podwodna do aparatu podwodnego? Oczywiście, tylko że aparat wodoodporny zapewni ci maksymalne zanurzenie do 15 metrów. Z obudową podwodną zejdziemy do 45 metrów, czyli do tak zwanego advanced OWD, czyli tego tak maksymalnej głębokości nurkowania rekreacyjnego, które możesz zrobić tak naprawdę. Poza tym obudowa daje też pewne dodatkowe plusy, którego sam aparat nie jest w stanie uzyskać tak naprawdę. Po pierwsze, spróbuj obsługiwać aparat w grubych rękawicach nurkowych, w suchym skafandrze. Nie jesteś w stanie. Obudowa polepsza ergonomię aparatu. Po drugie, jest drugim zabezpieczeniem aparatu. Jeżeli po dobrej nocy w fajnym egipskim klubie schodzimy na rafę i nie domkniemy obudowy, to aparat wytrzyma nam w środku tak naprawdę. To jest podwójne zabezpieczenie, więc tutaj mamy fajne tak naprawdę fajne bezpieczeństwo. Po trzecie... No dobrze, ale jeżeli w takim razie po tej nocy schodzę z aparatem, to ten aparat jak już wytrzyma? Wytrzyma, spokojnie. No więc po co mi obudowa? Wytrzyma, bo ten aparat wytrzymuje wszystko. Ja się bawię w offroad i ten aparat naprawdę wytrzymał bardzo dużo. No dobrze, okej. No. Ile kosztuje ta obudowa? Obudowa kosztuje 1200 zł. Tyle co TG4? Nie, TG4 kosztuje 1500. Okej. Dobrze. No ale to tak naprawdę pokazuje, że za niecałe 3000 możemy mieć całkiem fajne podstawy do fotografii podwodnej, bo to nie jest tak, że obudowa jest tylko obudową. Jest też możliwością właśnie rozwoju. Możliwość przyczepienia lampy błyskowej zewnętrznej z pełną obsługą Slave TTL. Możliwość dokręcenia konwerterów mokrych, czyli możemy zmienić specyfikę aparatu pod wodą. Możemy dokręcić konwerter makro, możemy dokręcić konwerter szerokokątny. Mamy pewną możliwość rozwoju. Samego kompaktu bez obudowy nie rozwiniemy. Nikt, żadnego tak naprawdę wodoodpornego kompaktu. Mhm. Więc obudowa jest jakby bramą do wejścia w fotografię podwodną troszkę bardziej tak naprawdę. Mhm. Dobrze, następna jest obudowa na pena, tak? Tak, obudowa na pena i moim zdaniem to jest najfajniejszy zestaw nurkowy, który aktualnie jest na rynku. Z tego względu, że najważniejszą rzeczą tak naprawdę w fotografii podwodnej, takiej amatorskiej, jest to, żeby nie zastanawiać się nad tym, co robimy pod wodą. Ma to być intuicyjne tak naprawdę. I obudowa podwodna do EPL7 jest wyposażona w gwint z przodu, czyli też możemy go rozszerzać o konwertery mokre. Czyli tak naprawdę załóżmy, że jesteś w jednym, na Palau, nurkujesz z meduzami. I nie wiesz tak naprawdę, czego się spodziewać pod wodą. No wiesz, meduzy, okej, ale nie wiesz szczegółów, czy będziesz robił makro, czy szeroki kąt. Biorąc obudowę podwodną do pena, jesteś w stanie zabrać konwerter szerokokątny przypięty do jacketu, konwerter makro do kieszeni do jacketu, czy tam do swojego skafandra i jesteś w stanie zmieniać specyfikę aparatu pod wodą. To jest największy plus tej obudowy. Czyli można powiedzieć, że to jest rodzaj wymieniania obiektywu pod wodą. Tak, dokładnie. Może w środku wsadzamy EPL-7 z podstawowym obiektywem, i możemy
tak naprawdę cieszyć się tą nurkowaniem, a nie myśleć, Jezu, muszę na dekompresji zostać tyle i tyle, następne nurkowanie już będzie po południu, inne światło, może zrobię to makro, może nie. To nie jest obudowa, która zmusza nas tak naprawdę do decydowania o tym, jak będziemy nurkować, tylko daje pewną możliwość pod wodą zmiany tak naprawdę. Okej, okay, no to rozumiem, że ta obudowa jest już tą zmuszającą do... Tak, ta obudowa to jest obudowa do M1, naszego flagowego modelu. W tym momencie tak naprawdę moim zdaniem to jest najlepszy na świecie zestaw pod wodę. Z jednej prostej przyczyny. Obiektyw 8 mm 1.8. Obiektyw pod wodę powinien spełniać trzy cechy. Powinien być jasny, ponieważ nie mamy dużo światła. Powinien być ultra szerokokątny, bo pod wodą nie fotografujemy praktycznie nic z większej odległości, bo przepustowość wody nie pozwala na to, światła. I powinien ostrzyć jak najbliższej odległości, żebyśmy mogli zrobić jakieś makro. Obiektyw 8 mm 1.8, ostrzy z 12 cm. Więc praktycznie 3 cm przed soczewką jesteśmy w stanie ustawić ostrość. Jednocześnie jest 1.8, czyli najjaśniejszy fisheye na świecie. No i jest szerokokątny. Do niego też jest specjalistyczna kopuła szerokokątna, która nie zawęża nam kąta widzenia pod wodą, bo jak wiemy, wszystko co jest płaskie pod wodą zawęża nam kąt widzenia o 25%, więc jeżeli mamy kopułę, jesteśmy w stanie uzyskać pełny spektrum szerokiego kąta. Tak naprawdę. I ta obudowa ile kosztuje? Do M1 to zależy, bo sama obudowa kosztuje około 4000, jednak to jest wymienny port, więc tutaj... To my decydujemy, jaki port zaczepimy. Porty zaczynają się od niecałych 2000 i idą w górę do 3600 zł tak naprawdę. I podejrzewam, że to jest za 3600 ten tak, port. Tak, to jest szklany port. Czyli 4000 obudowa, 7000 razem z portem, tak? Tak, zestaw w środku kosztuje 8, więc nadal... Cały czas taniej niż aparat, ale porównywalnie. Tak, nadal taniej niż aparat. Przede wszystkim to jest już, mówimy o zestawie Pro tak naprawdę, czyli obiektywie i obudowie, która jest dedykowana do osób, które już mają tych nurkowań dużo i wiedzą, co chcą robić tak naprawdę. No tak, w kontekście sprzętu nurkowego 8000 zł to nie jest jakaś astronomiczna kwota. Nie, to jest zupełnie inna skala tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o fotografii podwodnej, bo tam wszyscy wiedzą, że to musi kosztować tak naprawdę. To nie jest tani sport, nie jest tanie hobby. Tam sprzęt kosztuje, idzie w setki tysięcy złotych, wyjazdy też nie są tanie. Jeżeli chodzi o budowy, one muszą naprawdę wytrzymywać bardzo duże ciśnienie. Więc one muszą niestety kosztować. Tak. Ile wytrzymuje ta obudowa, tak samo jak pozostałe? Do 45 metrów. Tak? I ta też 45 metrów. Tak, do 45 metrów. Możliwość założenia mokrych akcesoriów. Tak. Czyli karty pamięci nie wymienię pod wodą. Nie, nie wymienisz pod wodą, tak samo baterii. Aczkolwiek mieliśmy klienta, który reklamował takie czwórkę po wymianie nieudanej baterii pod wodą. Aha. Więc już teraz w instrukcji jest jak w U napisane, że nie wymieniać kart ani baterii. Znaczy ja właśnie słyszałem, że najczęstszym przypadkiem utopień aparatów to są aparaty podwodne i to jeden z przypadków to była wymiana karty pamięci podwodnej. Tak, to jest bardzo ciekawy sposób. Znaczy, jeżeli aparat jest wodoodporny, karta jest, przecież Extreme są wodoodporne, to dlaczego nie zrobić tego pod wodą? Tak no właśnie. Ja cały czas nie rozumiem, czemu wtedy tracę gwarancję. Mhm. Świetnie. Z takich jeszcze ciekawszych tylko akcesoriów, które mamy, to jest jeszcze błysk pod wodą, bo wiemy, że pod powierzchnią wody troszkę mamy dużo światła, ale im głębiej, tym mniej tego światła jest, więc musimy błyskać. Mamy nową lampę od zeszłego roku sprzedaży, UFL3. To jest pierwsza lampa u nas, która ma światło prowadzące, czyli jesteśmy w stanie wesprzeć autofokus, jesteśmy w stanie modelować światłem pod wodą. To jest lampa, która ma liczbę przewodnią 22. Pod wodą troszkę inaczej to się przelicza tak naprawdę. Mm-hmm. No i przede wszystkim ma bardzo szybki kondensator, bo w 1,5 sekundy ładuje się do pełnej mocy. Mm-hmm. Co w warunkach fotografii podwodnej jest znaczące, bo tak naprawdę murena pokazuje nam się raz tak naprawdę. 2-3 zdjęcia i koniec. Więc tak. Czy tu nie istnieje ryzyko tego, że przez jakąś nieszczelność ja się usmażę pod tą wodą? Myślę, że jeżeli usmażą cię 4 baterie paluszki pod wodą, to dadzą ci nagrody Darwina. I ile ta lampa kosztuje? 2300. To jest lampa działająca w trybie slave. Tak, ale z pełnym TTL-em. Czyli trzeba otworzyć lampę albo założyć lampę na aparat? Do każdej obudowy wchodzi lampa, która jest dedykowana do zestawu. I to tak naprawdę na przykład tutaj w tej lampie widzimy takie dwa otworki patrzące w górę, tak? Tak. Podpinamy światłowód, podpinamy lampę do światłowodu. Czyli te otworki są po to, żeby sterować zewnętrzną Dokładnie. Lampą. Czy do tego są jeszcze jakieś dodatkowe akcesoria, żeby tą lampę umieścić z dala tego zestawu? Powiem tak,
mamy, korzystamy z systemu YS, to jest najpopularniejsze mocowanie lamp podwodnych i my mamy w ofercie swoje ramiona, ale tak naprawdę większość osób korzysta z rozbudowanych systemów CNC albo INON, albo robi samemu tak naprawdę, więc to jest tak naprawdę bardzo indywidualna kwestia tych ramion. Więc... Jeszcze jedno pytanie, jak z regulacją pływalności tych obudów? Jeżeli chodzi o obudowy, to obudowa, która jest monolitem, czyli EPL7 i TAF, ona wypływa w momencie, kiedy ją puścimy, więc ona nie tonie. W przypadku M1 ona nie, już jest tonącą budową ze względu na szklany port kopułowy. Jeżeli założymy ramiona, to już jest to zdecydowanie cięższe i ona tonie tak naprawdę. Znaczy, moim zdaniem, jeżeli nurkujemy z obudową podwodną, to warto przygotować się z zwykłym workiem tak naprawdę, który napełnimy z automatu oddechowego, żeby go wyciągnęła obudowę na powierzchnię. Jeżeli mamy awaryjną sytuację, przecieka nam obudowę, puścił o-ring, cokolwiek, to zawsze taki worek nurkowy warto mieć, tak zwaną bojkę. Rozumiem. Dobrze. Myślę, że no tutaj sobie nie popływamy z tymi obudowami. Nie, nie popływamy, ale mamy dwie bazy nurkowe w Chorwacji, w którym za darmo można przetestować nasz sprzęt. To są bazy Nautiki. Piotr Stus, który opowiadał wczoraj o zdjęciach podwodnych, właśnie jest na tych bazach, uczy fotografii podwodnej, jest jednym z polskich lepszych fotografów fotografii podwodnej. Organizujemy z Piotrem safari podwodne, gdzie jest cały nasz sprzęt, można go przetestować. To wszystko jest bezpłatne, znaczy wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, no bo wiadomo, do Chorwacji, do Egiptu trzeba dolecieć i wyposażyć się w sprzęt nurkowy tak naprawdę. Ale też wychodzimy naprzeciw wszystkim bazom nurkowym w Polsce, wychodzimy naprzeciw wszystkim klubom nurkowym. Jeżeli jest, rozpoczynamy akcję Spotkajmy się pod wodą. Jeżeli jest klub nurkowy gdziekolwiek w Polsce, który ma 6 do 8 osób, ma możliwości akwen, basen, jezioro, cokolwiek i chce przetestować nasz sprzęt, będzie podany kontakt do mnie. Ja zajmuję się całą fotografią podwodną w Olimpusie. Wystarczy, że napiszę maila, umówimy termin, ja przyjadę z całym sprzętem, zrobię pokaz sprzętu, wypożyczę go bezpłatnie, żeby każdy mógł przetestować ten sprzęt, zobaczyć, jak to działa pod wodą, bo tak naprawdę opowiadanie o sprzęcie nurkowym, dopóki go nie zabierzemy pod wodą, na sucho, to jest tak, kiedyś było takie fajne przysłowie, które usłyszałem, to będę na targach w zeszłym roku, to jest jak jedzenie sałatki w McDonaldzie tak naprawdę. To trzeba przetestować, to trzeba zobaczyć. Lizanie lodów przez szybę. Tak, dokładnie. Okay. Dlatego każdy, kto chce przetestować naszą obudowę, wystarczy, że się skontaktuje, umówimy na fajne spotkanko, porozmawiamy o tym face to face, pokażemy. Okay. Tak. Czyli warto to wiedzieć, że jeżeli chcecie przetestować sprzęt nurkowy Olympusa, warto się zwrócić do Olympusa. Jeżeli tylko stanowicie jakiś dobry klub nurkowy, no to myślę, 6 osób że warto i dojadę w każde miejsce w Polsce. Świetnie. A teraz zapraszam na kolejny materiał. Teraz dziękuję relacja bardzo. Foton Kalisz.